216 dni, albo jak kto woli 5209 godzin. Tyle na ligowe zwycięstwo czekał Ruch Chorzów. Przełamanie czarnej serii 20 spotkań bez wygranej nastąpiło w Derbach Śląska i w starciu z Piastem Gliwice. Wygrana 3-0 po bramkach Dodoka, Szczepana i pięknym trafieniu Sikory była zdecydowanie najlepszym występem niebieskich w obecnym sezonie. Ligowa tabela zaś jest na tyle spłaszczona, że Ruchowi wystarczył zaledwie jeden triumf, aby znów podłączyć się pod butlę z tlenem. Sam Janusz Niedźwiedź zapowiada natomiast, że to dopiero początek dobrej gry jego zespołu. Widzimy, że ten zespół cały czas krokami, czasem mniejszymi, czasem większymi, idzie do przodu i wierzę, że tak będzie dalej. W wieczornym hicie arcyważne punkty zagrają z kolei Legia Warszawa i Pogoń Szczecin. Obie drużyny przedzielają zaledwie dwa oczka w tabeli i obie postarają się dziś doskoczyć do ścisłej czołówki. Faworytem wydają się być goście ze Szczecina, którzy nie ponieśli jeszcze porażki w rundzie wiosennej. Gładko, swobodnie i prosto do półfinału. Ewa Swoboda uzyskała czas 7.02, potwierdzając, że będzie jedną z faworytek do medalu podczas halowych Mistrzostw Świata w Glasgow. Biegamy coraz szybciej, więc no fajnie, no ja się cieszę, będzie sztafeta, miejmy nadzieję, że wszystko pyknie. Był to najlepszy rezultat ze wszystkich biegów kwalifikacyjnych i drugi najlepszy wynik Polki w tym sezonie. W wieczornym półfinale biegu na 60 metrów zobaczymy też Magdalenę Stefanowicz. Tymczasem na tym samym dystansie złoto zgarnął już Christian Coleman. Amerykanin dotarł na metę z czasem 6.41, zostawiając w tyle faworyzowanego Noah Eliosa. Mistrz świata na dystansie 100 i 200 metrów stracił do rodaka zaledwie 0,03 sekundy, a podium uzupełnił Jamajczyk Akeem Blake. Rozdano też medale w skoku z wyszpań. Pierwsze złoto dla Australii zdobyła Nicola Olis-Lagers, która dopiero w ostatniej próbie przeskoczyła wysokość 1,99. Wcześniej wirtualne zwycięstwo przypadało broniącej tytułu Jarosławie Machucich. Ostatecznie jednak wynik 1,97 zapewnił Ukraińce srebro. Z brązem na Słowację wróci natomiast Lija Apostolowski. Sensacja na kortach w Dubaju. Pogromca Huberta Hurkacza Igo Umber rozbija Daniła Miedwiediewa 7-5-6-3 i melduje się w walce o 500 punktów do rankingu ATP. Francuz od początku starał się grać ofensywnie, świetnie radził sobie w wymianach, co przerosło niedoszłego obrońcę tytułu. W finale reprezentant trójkolorowych powalczy z Aleksandrem Bublikiem, który skorzystał na słabej kontroli emocji Andrija Rublowa. Po tym zachowaniu 26-latek został momentalnie zdyskwalifikowany i tym samym to Kazachstanie przed szansą zdobycia 5. tytułu w karierze. Boston Celtics z 10. ligowym zwycięstwem z rzędu. Zespół z Massachusetts rozbił u siebie Dallas Mavericks 138-110 i tym samym umocnił się na pozycji lidera konferencji wschodniej. Obecnie Celtics są również najlepiej punktującym zespołem w całej NBA. Na zachodzie z kolei potknięcie zanotował lider z Minnesoty, który poległ w domowym starciu z Sacramento Kings. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka zakończona 4-punktową przewagą gości. Timberwolves mają więc bilans 42-18 i po przegranej minimalnie wyprzedzają Oklahoma City Thunder oraz broniących tytułu Denver Nuggets.